Jan Świtka należy do najwybitniejszych polskich malarzy. Jego figuracyjne malarstwo wywarło wielki wpływ na sztukę kilku pokoleń artystów. W szkole podstawowej był uważany za takiego, który ładnie rysuje i maluje. Ale to gdzieś w pierwszych klasach. Później ta sytuacja się jakby rozmyła i nie przywiązywałem do tego jakiejś szczególnej wagi. No, ale dopiero w liceum mieliśmy taką, miałem takiego kolegę, który troszkę zaczął się interesować, też się tak wahał, gdzieś tam w dziewiątej klasie, na przełomie dziewiątej, dziesiątej klasy, tak zaczęliśmy się zastanawiać właśnie, co robić. Ja już byłem nawet gotów iść na politechnikę, bo mnie interesowała fizyka. Jeśli chodzi o kontakt ze sztuką, to on był bardzo skromny, pomijając to, że tam oczywiście czasami do muzeum poszedłem i widziałem tą sztukę XIX-wieczną. Ale miałem taki album od rodziców, związany z twórczością Matejki. Tam było troszkę reprodukcji, obrazy i tak dalej. Gdzie się również teraz nie przypominam sobie, gdzieś widziałem piękny album Ogrod Gerze z twórczością Rodgera, też pewnie jakiś przedwojenny. Może ten nawet ten, jak sobie myślę, może nawet ten serwis Ćmierowa, przepiękny serwis, który może jakby dała ten kontakt z pięknem, bo ten serwis był wykładany zawsze w niedzielę. Także dopiero gdzieś właściwie ta decyzja, że chciałbym chyba jednak być malarzem, a nie inżynierem, zapadła gdzieś dopiero w tej dziesiątej klasie. Po nieudanym egzaminie wstępnym na Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu w 1957 roku, zaraz po maturze, zabrałem się po prostu do przygotowywania na następny rok. I chyba to wtedy była także taka w muzeum wystawa Czapskiego. I wtedy miałem taki pierwszy taki kontakt ze sztuką bardziej współczesną. Tą wystawę Czapskiego pamiętam do dzisiaj. No studia były wówczas bardzo dziwne, bo to były właściwie studia takie nie wiadomo gdzie. Do końca nie wiedzieliśmy, czy studiujemy architekturę wnętrz, czy może coś innego. Ale w naszej grupie było kilka osób, które po prostu miały satysfakcję z samego malowania, z samego rysowania i to ich najbardziej interesowało. Że faktycznie ja 2 lata byłem na architekturze wnętrz, nawet zrobiłem staż w biurze projektowania mebli. Także można powiedzieć, że mam takie troszkę przygotowanie architekta wnętrz, bez pretensji do jakiegoś dyplomu. Ja zostałem w 1964 roku po dyplomie, zostałem asystentem u profesora Kępińskiego. Właściwie takim bardzo ważnym momentem było uzyskanie tejże pracowni. Ta pracownia wydawała się czymś niezwykłym w tym momencie, kiedy przejmowałem ją, a to było bodajże w 1967 roku. Ja już miałem na sobą pewne no, nazwijmy to osiągnięcia, bo już byłem kilkakrotnie dostrzegany na wystawach ogólnopolskich i nagradzany, więc tak już tam jakby w tej sztuce młodych
zwracało uwagę. A tym, co robię, więc już przyglądałem się temu, co robię. I ta pracownia, uzyskanie tej pracowni dało mi nawet jakąś taką, to jest śmieszne, bo dzisiaj widzimy, jakie to jest małe, ale w tamtym momencie ogólnej posłuchy metrażowej, to się wydawało czymś niesłychanie cennym. I wtedy jak gdyby mogłem sobie bardziej uporządkować pewne myślenie, spokojniej myśleć o jakichś zamierzeniach, które by obejmowały jakiś, które mogłyby stanowić jakiś kierunek na jakiś określony czas. Powstał to pierwszy taki cykl, już taki naprawdę związany, jako cykl, związany z ulicą, to były epizody. To było kilka, przeszło 20 obrazów, bardzo takich kolorowych, które zresztą funkcjonowały bardzo dobrze, dobrze były przyjmowane w kraju, to tak to można powiedzieć, bo te kontakty, ten udział w wystawach miałem poza Poznaniem, był o wiele znaczniejszy niż to, co tutaj powiedzmy pokazywałem w Poznaniu. Wyjechałem do Paryża na stypendium rządu francuskiego na 3 miesiące. Ja mogłem nie tylko poznać tę sztukę dawno, ale zwiedzając galerie, biegając po tych galeriach, szukając cały czas jakichś rzeczy, które mnie by mogły zafascynować, a tego się działo. Także to był taki pierwszy okres, taki bardzo ważny, kiedy miałem tę bezpośrednią konfrontację tego, co ja już, tego mojego dorobku, wydawało mi się już pewnego, aczkolwiek jeszcze wówczas skromnego ilościowo, ale już jakiegoś, z tym, co się dzieje na świecie, już nie tu w kraju, nie tu, tylko na świecie. To bardzo było ważne dla mnie, bo bardzo tak pokazało pewną relatywność, jeszcze raz pokazało mi pewną relatywność myślenia, widzenia, prawda. I upewniła mi jakoś w słuszności tego, co zacząłem robić. Jeszcze wyostrzyłem środki. Taki był rezultat tego wyjazdu. Poszedłem, że tak powiem, bardziej na całość. Zrozumiałem, że w sztuce trzeba dawać wszystko. No, miałem zawsze takie podejście, ale jednocześnie były jakieś momenty, które krępowały to myślenie. Poczułem pewne uwolnienie, na pewno. Później tutaj powstały dalsze cykle związane z ulicą, powstała Ślusarska, właśnie związana z widzeniem przez to okno, z obserwowaniem tego, co się dzieje. Dawało mi się nagle, że w tym mikrokosmosie tej ulicy można odczytać nasze życie, nasz makrokosmos, nasze życie codzienne, ale też i z momentami dramatycznymi. Tam jest w tym cyklu obraz z takim dużym tłumem. On kończy cykl, a przedtem jest obraz z tłumem i z samochodem, który uległ wypadkowi. To było autentyczne, to było, wszystko się tu działo, więc to nie było żadnej kwestii, tylko moja polegała na porządkowaniu tego materiału, ale to się tu zdarzyło. To był wypadek, tu później innego dnia przeszedł tłum ludzi idących z procesji Bożego Ciała i ten taki obraz z tłumem ludzi idących w stronę jakby przodu obrazu, że się tak wyrażę. Ja tam się zajmowałem kilkoma hasłami takimi zasadniczymi, które dla mnie były kluczem do ujęcia tej całości. Ruch, czas, my i habitat, czyli miejsce, w którym żyjemy. To był cykl budowany mentalnie.
przemyśleniem kolorystyki i jakby tych dwóch, te dwa przeciwstawne zieleń, otoczenie, spokój, miejsce przestrzeni i czerwień, te postacie były w czerwieniach, w różnych rodzajach czerwieni, jako energia działania ludzkie. Czyli artystą tak bym był poetą, tylko że nie pisze, tylko maluje. W tym sensie czuję się artystą. Znaczy, że robię coś, co sprawia mi przyjemność i satysfakcję, a czasami jest związane z wielkim trudem i napięciem. Ale poza tym ja tutaj nie mam żadnych takich potrzeb pokazywania, że ja się czuję artystą i okazywania tego światu, że ja jestem artystą. Ja nie mam takich potrzeb. Po prostu sobie jestem i tu robię. Realizuję. Jeżeli mam jakąś koncepcję, jakiś pomysł, coś mnie zaintryguje, to po prostu staram się to zrobić. I to nie to, że ja tam robię, bo ja mam to sprzedać czy nie sprzedać. To mnie nie interesuje, to może jest głupie, no ale pewnie tak, no bo koledzy się wszyscy wspaniale. Znaczy, koledzy. Bardzo wielu kolegów się jakoś dorobiło, jakoś mają zupełnie inny standard życia. Ja sobie tak żyję, jak żyję. Na takim średnim, na bardzo średnim poziomie. Miałem dobre czasy i mam teraz czasy posuchy. Miałem czasy takie, że to trudno mi było zrobić wystawę indywidualną, chociaż często miałem propozycje, bo obrazy się rozchodziły, ale nie u prywatnych kupców, tylko po prostu się rozchodziły instytucje, muzea, a później przyszły czasy, kiedy się mam tutaj za sobą cały magazyn. Więc to jest. Oczywiście powinienem przestać malować, bo już nie ma po co, prawda? Można by tak to powiedzieć, ale mam taką potrzebę. Więc w tym sensie czuję się artystą. Natomiast jeżeli byśmy myśleli, że tak, artysta to jest taki, czy owaki, pokazuje światu, jaki on jest i tak dalej, no to chyba nie, to taki artysta chyba nie jest. No. To mnie po prostu nie interesuje. Thank you.